Cześć. Witam Was w pierwszym odcinku nowej serii na moim kanale. Będą to filmiki vlogowe, w których będę opowiadał różne informacje na temat swojej hodowli. Nie przedłużając, zapraszam. Pierwszą informacją, którą chciałbym Wam przekazać, jest odpowiedź na jedno z najczęstszych pytań, które zadajecie pod moimi filmikami. Hoduję głównie mieszańce z przeznaczeniem na mięso, aczkolwiek posiadam również jednego rasowego królika. Zaraz Wam go pokażę. Jest to samica Boss, którą przywiozłem z wystawy w Sitnie w ubiegłym roku. Zakociłem ją z terminem na 18 lutego. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zakociłem ją tym samcem. Na początek roku planuję sobie zakocić 6 samiczek. Mam jeszcze jednego rasowego królika. Jest to samczyk nowozelandzki czerwony. Jest to samczyk mojego wujka, który jest u mnie tymczasowo, więc nie mogę powiedzieć, że to jest mój królik. U mnie chociaż ze śniegiem słabo, ale temperatura w dzień utrzymuje się na poziomie minus 5 stopni. Także pamiętajcie, aby królikom dołożyć słomy do klatek, żeby im było cieplej. Tą srebrną samicę też zakociłem równo z tamtą samicą Boss. Także też ma termin na 18 lutego. Będę nagrywał Wam kolejne etapy. Może jakieś wykoty albo młode króliki, zobaczymy. W hodowli mam 5 klatek. Jak widać, 3 są ładne i solidnie wykonane, ale mam też 2 klatki, które były wykonane parę lat temu i nie spełniają one już różnych norm i wymogów. Także planuję je rozebrać. Może jakiś filmik z tego nagram, nie wiem, zobaczymy. Na moim kanale pojawiło się już 2 odcinki z budowy kurnika. 11 lutego zaczynam ferie i planuję wtedy skończyć budowę. Także w lutym pojawi się trochę więcej filmików. Ten vlog to mój pierwszy tego rodzaju filmik, więc przepraszam, jeżeli było w nim coś nie tak. Myślę, że w kolejnych będzie coraz lepiej. To tyle by było w dzisiejszym odcinku. Zapraszam wszystkich na mój fanpage na Facebooku, link w opisie. Do zobaczenia, cześć!